Rafał Kupisz, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dni otwarte Grupy Uczelni Wistula. Moimi gośćmi są pan Vito Cassetti. Buongiorno, dzień dobry. Buongiorno. Oraz pan Tomasz Smus. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, by przede wszystkim przybliżyć studentom ich możliwości rozwoju, między innymi w Grupie Uczelni Wistula, oraz porozmawiać o wydatkach, które bez wątpienia towarzyszą nam wszystkim, także młodym ludziom, szczególnie podczas wakacji. No i właśnie, pierwsze pytanie. Dlaczego Polacy wpadają w wakacyjną pułapkę wydawania? Myślę, że tak to wypadałoby sformułować. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że wydawanie to nie dotyczy tylko Polaków. Żyłem 30 lat we Włoszech, tam się rodziłem i muszę powiedzieć, że nawyki są te same. Więc nie wiem, czy to może to ucieszyć kogoś, ale sytuacja jest tak samo na świecie i również we Włoszech. Odpowiedź jest taka, że czy to lato, czy to zima, czy to wiosna, prawda? Wydajemy dlatego, że nie ma edukacji finansowej. Odpowiedź jest jedna. Nie jest powszechna edukacja finansowa. W związku z tym ten nasz jakby świat jest bardzo kapitalistyczny. Również Obama przyszedł tutaj przypominać nam, że 25 lat mamy kapitalizm w Polsce. No tak, to podczas ostatniej wizyty mieliśmy potwierdzenie. To znaczy, jesteśmy wolni i to jest piękne, ale z drugiej strony są te minusy tego kapitalizmu. Kapitalizm robi wszystko, abyśmy wydali. Zresztą jesteśmy bombardowani przez reklamy od dzieciństwa, więc pewne rzeczy nawet nie dajemy sobie sprawy, jak mają wpływ. Na przykład latem dlaczego wydajemy więcej? Dlatego, że no jak to? Ja nie mogę sobie pozwolić wjeżdżać gdzieś, jakieś wakacje, co? Nie zasłużyłem na wakacje? Takie aspekty psychologiczne, gdzie... No tak, ale bardzo często jest też w ten sposób, że bardzo dużo ludzi, również młodych, zapożycza się, bądź też nawet mówiąc bardziej kolokwialnie, gdzieś tam szuka ze skarpety tych oszczędności właśnie po to, żeby wyjechać, często, że tak powiem, korzystając z środków, których tak naprawdę nie mają. Tak, tak, to jest, powtarzam, kto jest edukowany, jest dużo bardziej poukładany. Jest de facto bardzo prosty, ale jest trudno potem to wdrażać w życiu. Taki system bardzo znany, sześciu kont, gdzie jeden kont jest na zabawę, jest na wyjazdy, jest na wydawanie. No zabawę, konto zabawowe, są sześć kont. Niemniej, no, to stanowi 10% moich dochodów. I tu jest ta dyscyplina, nie? Ja, gdy tam nie mam nic, no to w tym roku się nie bawię, no to co dużo mówić. Gdy ja kumuluję i będę miał 10%, nie wiem, 5 tysięcy w tym koncie, czy 500 zł, no to jest troszkę bardziej skomplikowane. Niemniej tutaj Tomek też, pan Tomasz ma pewne statystyki bardzo ciekawe, prawda? No właśnie, panie Tomaszu, czy Polacy potrafią w ogóle oszczędzać? O co okazuje się, że w badaniu ING, które w tym roku pokazało się w kwietniu, tylko 40% Polaków ma oszczędności, więc bardzo, bardzo niewiele osób jeszcze oszczędza. To jest jedna sprawa. Dwa badania wskazują to, co potwierdzam, co Witold mówi, że w Polsce, jak i również i za granicą, edukacja finansowa jest na niskim poziomie. Dam przykład. Skoro Fundacja Kronenberga City Handlowy pyta razem z BIK-iem, czyli instytucją znaną na rynku naszym, o kwestie związane z pojęciami finansowo-ekonomiczne, wychodzi na to, że tylko 26% osób przyznaje się, że ich wiedza jest na dobrym poziomie. Czyli 26%, weźmy zasadę Pareto. Jest to niewiele. Jest to niewiele. Kolejne sprawy, więc Polacy też nie są w stanie oceniać propozycji finansowych, które są dla nich kierowane. I pokazują to badania z nie tylko instytucji takich jak BIK, natomiast pokazują to również badania profesor Majson, która pokazuje, w jaki sposób Polacy się zachowują, w jaki sposób oceniają swoją wiedzę i w jaki sposób ją stosują w stosunku do ofert, które otrzymują na rynku finansowym. No i jeżeli mamy taki przykład, chcę go przytoczyć,
okazuje się, że zostało zadane pytanie. Polaku, policz, ile to będzie 6% w skali roku na lokacie półrocznej i okazuje się, że w tym pytaniu, że tylko wie na to, znajduje odpowiedź tylko 2/3, czyli 1/3 osób nie jest w stanie sama wyobrazić sobie, ile z takiej lokaty uzyska środków. No właśnie, czyli tutaj rodzi się kolejne moje pytanie. Jaką praktyczną radę można by dać zarówno Polakom, przede wszystkim studentom do tego, żeby może przybliżyć im tą problematykę i postarać się ją rozwiązać? Edukacja finansowa to jest proces. To nie jest tak, że ja z dnia na dzień po wysłuchaniu jedną lekcję, prawda? To jest proces, który trwa, powiedzmy, co najmniej rok, gdzie ja się zbliżam do różnych autorów, różnych kursów, seminarium, ale można jednak jakąś praktyczną poradę. Jest taka książka, przenosiłem ze sobą, T. Harv Ekera. Oczywiście, jak stać się milionerami, to uczymy się od milionerów, prawda, w związku z tym, żeby było wiarygodne źródło. Bierzmy przykład z góry. Tak, tak. Więc nie chciałem tutaj przynosić bardzo znaną książkę, autor Kiyosaki, Robert Kiyosaki, bo zawsze o nim mowa, kiedy jest edukacja finansowa. Może być taka niespodzianka, T. Harv Eker, też następny multimilioner, który zajmuje się już od kilku lat rozprowadzaniem na świecie wiedzy na temat praktycznej edukacji finansowej. Więc na przykład Korona nie jest taka duża książka, to jest bardzo dobra lektura na lato, żeby zachęcić osoby do edukacji finansowej i na pewno tutaj, zanim ja wydaję, zastanowię się, kto za to mi zapłaci. Bogaci zawsze mówią taką mantra do siebie, zanim cokolwiek kupisz, zastanów się, kto za to ci zapłaci. Co najmniej takie pytanie skrupulatnie trzeba zadawać, bo kredyt to jest naprawdę tworzenie pasywa, która potem wracają jako rozkut co miesiąc, więc możemy się cieszyć teraz kilka dni, a potem płakać kilka lat, kiedy płacimy ten kredyt, nie? Zresztą też wśród Polaków modne jest takie stwierdzenie, że bierzemy kredyt po to, żeby spłacić kredyt, prawda? To też jest bolączka także studentów. I to jest największa pułapka. Gdy w edukacji finansowej takie podstawowe pojęcie jest aktywa i pasywa. Gdy ja inwestuję, tworzę aktywa i powoli będę miał taki dochód pasywny, prawda? Dochód pasywny z aktywa. A ludzie nieświadomie to kupują w lewo, w prawo pasywa. To nie jest kwestia, prawda, trudnej wiedzy. To jest bardzo proste, ale trzeba wiedzieć. Praktycznie podejść do tego tematu, to korzystać z opracowań, które między innymi są przygotowywane przez Wistulę. Ja się tym zajmuję i na jesień takie opracowania zostaną udostępnione. Czyli powiedzmy to głośno, że Grupa Uczelni Wistula przygotowuje specjalny raport, tak to możemy nazwać? Podręcznik, bardziej bym powiedział, taki do pracy nad swoimi nawykami finansowymi, bo co chcę powiedzieć, 20% wiedzy wystarcza nam do osiągnięcia 80% efektów. Nam jest potrzebne tylko ćwiczenie. Edukację finansową możemy wyćwiczyć. Powinniśmy to zaczynać w jak najwcześniejszym wieku. Cieszmy się, że Wistula właśnie podejmuje ku temu kroki do przodu, żeby jak najwięcej osób zostało objętych taką świadomą edukacją finansową. Jasne. No i tak, bo chciałem tak spuentować, że nawyki finansowe są silniejsze niż pieniędzy posiadanie na konto. Ile osób ma w pewnym momencie w życiu sukces finansowy, jak w biznesie na przykład, albo wygrane w duże kwoty w lotto na przykład, bo ktoś w końcu wygra. No tak, ale bądźmy szczerzy, to są jednostki. Właśnie. Niemniej nawet te jednostki pokazują, że jeśli nie jesteś edukowany finansowo, po 4-5 lat wracasz do tego samego poziomu przed wygraną. I w biznesie często jest tak, że właśnie skoro ja dzisiaj zarabiam bardzo dobrze, myślę, że jestem bogaty. Nie, ty tylko dobrze zarabiasz. I to jest pułapka następna. Edukacja powoduje, że ty będziesz bardziej skupiony na aktywa niż na pasywa. A kredyt, żeby jechać na wakacje, to jest mega błąd i mega pasywo.
No tak, i tutaj rodzi się tak naprawdę kolejne pytanie w związku z tym, w jaki sposób budować wśród Polaków świadomość dotyczącą finansów, dotyczącą właśnie kreowania swojego portfela, tak bym to ujął. Wiemy, że są podręczniki, wiemy, że Wistula także pracuje nad takim podręcznikiem. Czy są według panów jeszcze jakieś metody ku temu, by tą świadomość rozwijać, by budować wśród zarówno studentów, jak i wśród całej populacji może jakieś nowe metody? Powiem tak, nie obrażać się, gdy teraz za chwilę powiem, że nasi rodzice w tym nie mogą pomóc. Gdy ponad 90% ludności na świecie jest nieedukowane, to jest prawdopodobieństwo, że moje środowisko też jest nieedukowane. Kto jest edukowany? No, milionerzy, multimilionerzy, ludzie prawdziwi, bogaty, którzy mają dochód pasywny, w związku z tym. Efekt tej edukacji finansowej to nie jest, że ja wiem. Nie. Jest, że ja jestem bogaty, a bogaty prawdziwego zdarzenia, niezależny finansowo, to osoba, która ma dużo dochodu pasywnego, bo pieniądze mają pracować, nie tylko my. W związku z tym w praktyce jest tak, że gdy moja rodzina musi pracować, żeby żyć na przykład, no to nie do końca moi rodzice są jakby w stanie mnie zasponsorować. Tak. I przekazać tą wiedzę. Więc trzeba akceptować, że to jest proces, żeby zmienić te nawyki poprzez różne szkolenia, poprzez różne kursy, poprzez różne seminaria i bardzo dobra lektura. Powtarzam, mógłbym tutaj pokazać Bogaty ojciec, biedny ojciec Kiyosakiego, który jest jakby kultowy bestsellerem, prawie 30 milionów egzemplarzy sprzedane na świecie w ciągu ostatnich 17 lat. Jest też następny autor, który polecam, Bodo Schäfer, Niemiec, Droga do wolności finansowej. Ciągle to samo. Nawyki finansowe ważniejsze niż ile posiadam dzisiaj na konto. To jest moja rada. Proces, akceptować taki proces, że to nie będzie hopciuk. Od siebie chcę dodać, że uciec od jednego z bardzo ważnego stwierdzenia, że ja to wiem. Nawet ja jako finansista wiele jeszcze kwestii nie znam, wiele kwestii się uczę, jestem pokorny, więc bardziej bym przyjął postawę. Tak, zresztą można też wysnuć tutaj taką myśl, że tak naprawdę jest wielu milionerów, którzy sami na swoich błędach się uczyli, żeby dojść do sukcesu. Kwestia tego, żeby korzystać z różnych rodzajów wsparcia, tak? Chociażby właśnie w postaci książek czy wspomnianych kursów. No i takie pytanie na podsumowanie naszej rozmowy, bardziej dotyczące może przyszłych studentów niż nawet obecnych studentów. Jakie studia wybrać, żeby odnieść sukces finansowy? Czym się kierować przy wyborze studiów, żeby móc sobie w przyszłości zapewnić, żeby nie wpaść po prostu w tą materialną pułapkę? Najważniejsze jest robić coś, co kocham. Więc zanim ja zaczynam jakiś kierunek studia, muszę sobie zapytać, co chcę robić, kiedy będę, w cudzysłowie, dorosły. Bo wszystko to, co robimy z pasją, potem ma wyniki fantastyczne. Powiedziałbym, odniesiesz sukces tylko kiedy robisz to, co kochasz. Więc w tej szkole jest do wyboru, do koloru. Trzeba tylko sobie się zapytać, jaki jest mój kierunek. Bo każdy kierunek prowadzi do sukcesu, jeżeli ja to lubię i widzę, że to pasuje do mojej osobowości. Ogólnie ja bardzo lubię marketing. Wiem, że marketing jest niezbędny i dla osoby, jako marketing osobisty, dla firmy, żeby się rozwijać. Więc ja mam swój konik, powiedzmy. Niemniej nie ukrywam, że na przykład mój tata, pianista, był pianista, muzyk, i on się spełnił, realizował jako muzyk i tutaj z tego co wiem, nie ma kierunek muzyczny z tego co wiem. Jeszcze nie. Jeszcze myślę, nie. Że wszystko przed nami. Niemniej chodzi o żyć z pasją. To jest najważniejsze, to jest moja rada. Panie Tomasz. Moja rada jest taka, żeby przyjść na Wistulę, dowiedzieć się, jaka to jest atmosfera, poczuć tutaj tego ducha nowoczesności, tego, że jesteśmy otwarci w stosunku do studentów, rozmawiać samym sobą, ale rozmawiać również ze studentami, szukać rekomendacji wśród naszych studentów i wtedy wybrać kierunek.
Także na podsumowanie naszej rozmowy, myślę, że takie ważne stwierdzenie zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich Państwa, może zanim udamy się na wakacje po to, by wydawać nasze zarobione pieniądze, warto byłoby najpierw przyjść na dni takie jak ten, czyli na dni otwarte Grupy Uczelni Wistula, podczas których możemy dowiedzieć się, jak te pieniądze przede wszystkim zdobyć i jak je sukcesywnie potem wydawać. Vito Cassetti, Tomasz Smus, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.